Cześć! Jakiś czas temu natknąłem się na temat układów programowalnych, a dokładniej FPGA. Bardzo mnie on zaciekawił, więc postanowiłem zainteresować się nim trochę bardziej. Mam zamiar poświęcić FPGA całą serię filmów, w której będę opisywał Wam moje poczynania w tej dziedzinie oraz w miarę moich możliwości próbował wytłumaczyć większość aspektów związanych z tymi układami. Wiele książek oraz artykułów dotyczących układów programowalnych rozwodzi się nad ich budową oraz działaniem od strony czysto teoretycznej. Moim zdaniem dla osób dopiero zaczynających zabawę z tymi układami nie jest to na początku potrzebne. Może to tylko zniechęcić. Dlatego postaram się w tej serii poradników nie dręczyć Was niepotrzebną teorią. No, przynajmniej na razie. Będę się starał przedstawić Wam ten temat w możliwie najprostszy sposób. W tym kursie będziemy wyznawać zasadę od praktyki do teorii. Zacznijmy może najpierw od tego, czym właściwie jest FPGA. FPGA to dosłownie bezpośrednio programowalna macierz bramek. Jest to pewien rodzaj układów programowalnych. Aby zrozumieć, czym jest układ programowalny oraz dlaczego jest on lepszy od mikrokontrolerów czy też zwykłych procesorów, musisz znać zasadę działania procesora. Procesor to układ wykonujący instrukcje według określonej kolejności, co oznacza, że procesor może wykonywać tylko jedną operację w tym samym czasie. Mogło Ci się wydawać, że procesor wykonuje wiele operacji w tym samym momencie. Jednak w praktyce tak nie jest. Pozorna wielozadaniowość procesora wynika z tego, że wykonuje on operacje w ułamkach sekundy. Jednak czasem nawet to nie wystarcza. Układ programowalny może wykonywać wiele więcej operacji w jednym momencie, ponieważ działa on równolegle, czyli nie musi czekać, aż poprzednie instrukcje się wykonają. Wykonuje je on niezależnie od siebie. Oczywiście powstają procesory wielowątkowe, umożliwiające wykonanie kilku, a nawet kilkunastu operacji w tym samym czasie. Jednak w chwili obecnej to rozwiązanie nadal nie dorównuje szybkością układom programowalnym. I prawdopodobnie jeszcze długo się to nie zmieni. Jak się programuje te układy? I tutaj występuje pewien paradoks, bowiem układów programowalnych się nie programuje. Układy programowalne się konfiguruje. Konfigurujemy je w językach opisu sprzętu. Dwa najpopularniejsze to Verilog oraz VHDL. Więcej o konfiguracji tych układów dowiecie się w następnych częściach poradnika. Ale czym taki układ różni się od zwykłych mikrokontrolerów? FPGA jest o wiele bardziej wydajny niż mikrokontroler. Jest także bardzo elastyczny oraz podatny na różne modyfikacje. Głównymi zaletami układów programowalnych są mały pobór prądu oraz ogromne możliwości płynące z prędkości działania, przydatne na przykład podczas obliczeń DSP. Jest także kilka wad. Dla początkujących język opisu sprzętu może wydawać się bardzo skomplikowany. Układy programowalne są stosunkowo drogie, a cena niektórych z nich zdecydowanie wykracza poza możliwości przeciętnego niedzielnego dłubacza. Zestaw startowy możemy kupić już za jakieś 600 zł. Są także tańsze alternatywy, nawet w granicach 200 zł, ale o tym więcej w następnej części kursu. Do czego używamy układów programowalnych? Układy te sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezwykle szybkie wykonanie jakiegoś algorytmu. Używane są w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, lotnictwie, wojsku, podczas prototypowania układów ASIC oraz w wielu innych dziedzinach. Ciekawostką jest, że układy FPGA firmy Xilinx zostały użyte podczas misji na Marsa zakończonej lądowaniem łazików Spirit oraz Opportunity. W późniejszych częściach tego kursu zajmiemy się tworzeniem różnych praktycznych projektów, takich jak na przykład prosty oscyloskop, robot wykrywający oraz podążający za obiektem i wiele, wiele innych. W polskim internecie jest bardzo mało materiałów dotyczących FPGA, więc moim celem będzie przybliżenie Wam tematu układów programowalnych, pomoc w zrozumieniu ich działania oraz nauka konfiguracji tych układów. W następnej części kursu zajmiemy się tematem wyboru języka, środowiska oraz zestawu startowego. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tematyki układów programowalnych, pisz w komentarzach. Jeśli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę. A tych, którzy dotrwali do końca filmu, zapraszam na naszą facebookową grupę FPGA Polska. Link w opisie. A jeśli chcesz otrzymywać systematycznie powiadomienia o nowych filmach, zasubskrybuj nasz kanał.